Pierwszy sparing podczas letnich przygotowań to po prostu okazja, żeby sprawdzić siebie na tle obecnej pracy. Jasne, teraz za nami tydzień ciężkiej pracy. Przeciwnik taki wymagający, bo dużo biegający, chce się pokazać na tle dobrego zespołu. Myślę, że nie możemy lekceważyć i musimy dać się wszystko w takich sparingach nawet. Również na pewno chcecie się pokazać, tym bardziej, że gracie teraz na kredyt zaufania u nowego trenera Mariusza Lewandowskiego. Tak jest, nowe rozdanie, tydzień pracy za nami, musimy wszyscy się postarać, musimy dać się wszystko i liczymy na rozwój i to, że to zaowocuje w lidze. Za tobą pierwsze pół roku w Brukbecie Termalice Nieciecza, pół roku treningów z pierwszą drużyną, ale występy w drugiej. Jasne, no teraz pół roku za mną, liczę na minuty w pierwszej drużynie, ale też liczę na rozwój i na dalszą pracę z trenerem i po prostu, że będę lepszym zawodnikiem, będę powiększał swoje umiejętności. Co po pierwszych pół roku tej pracy indywidualnie rozwinąłeś? Myślę, że taktycznie się bardzo rozwinąłem, że to mi tutaj praca z takimi zawodnikami pomaga. Tutaj patrzę na zawodników lepszych i myślę, że to dzięki temu staję się sam lepszym zawodnikiem.